wysłali do szkoły, nauczyli, proszę, dziękuję, przepraszam. Chcieli zrobić ze mnie kobietę. Purpurowej stóp nie wkroczyłam na wybiegu. Odwracając się na pięć, nadałam szminkę, rzuciłam szpilki, wybiegłam na kamienitą drogę, aby w deszczu i błocie poczuć wolno. Chcieli mnie oswoić. Prawie się im udało. I ja to napisałam tak, że to niczyje ten wiersz, a siostra mi mówi tak. Chcieli mnie oswoić. Widzieli mnie w tej sukni białej, a ja proszę mi do Także potem zauważyłam, że zostałam troszeczkę podmieniane w tekście, ale to się już naprawdę nie wodę, bo ja się tylko podpiszę pod tym, co napisałam. I może przeczytam taki wiersz, który dopisałam, który mam nadzieję, że będzie kiedyś piosenką. Pierwsza zwrotka to jest cytat, którą mamy tutaj, a druga jest zanim fotunek płaszczem powie wczorajszą mudę, zanim ktoś powie, nie warto żyć, byle jak i gdzie, zanim dotrze do mnie, że miłość jest dla mnie też, zanim przekopię wędrówkę w pomyń i wrzucę, ubiorę się szałowo, pożółte czerń, zanim wypowiem ważne słowo i drogie dę. Zanim przestanę walczyć z tobą o każdy dzień, może przejść, przedłuż mnie. I atrament, i krew, i taka mgła, niepewność. I to wszystko jest tutaj. Takie podbieranie, no, która, jak napisałam, która kropla tylnicza jest tą, o tej czternicy. Ale od kropli zaczyna się ulewa, każda kropla tworzy jakieś zielniki wodne, może oceanowe. Wydawało mi się, że to na początek taka kropelka. W życiu nie przypuszczałam, że potem będzie już to kopie. Może ktoś nam przeczytał te pierwsze skropki właśnie. Autorka życzy. Jakby sobie kropki mówiłam, to przeczytam. Kroplą zaznaczone ścieżki. Los nam kapie tu i tam. Roza poranna na czole, kropelka krwi, atramentem pisane słowa, zapomniane jak szkolny kleks. Przeszłość, klepcydrą znaczona, która kropla, tym mniejsza jest. Miałam przyjemność czytać te wiersze właśnie w Rzymie i nie czytałam tego, ale był też ograniczenie czasowe tam też obowiązywało. Przeczytam jeszcze przyzwolenie, które tak charakteryzuje chyba każdego z nas. Przyzwolenie. Pozwól sobie na radość. Ponadto przestało być mądre. Uśmiech otwiera tak wiele drzwi. Pozwól sobie na swobodę w myślach, ruchach, swobodę myślenia, jeśli nawet będzie kosztować. Pozwól sobie na błędy, bo życia nie wypracujesz na kant, ale nie daj się pobić, bo zupa ta słowa. Pozwól sobie na miłość, tę najszlachetniejszą, wylandę na palcu, zobaczysz, że szczęście, którego szukałaś, czekało na progu. Pozwól sobie na życie, to prawdziwe, z bólem, ze łzami, dotartym kolanem, jak powoli to przestanie.
szybko do ludzkie, abyś nie czuła się obca w gromadzie homo sapiens. Przeczytać wiersz przy śniadaniu. Piję kawę. Jeszcze jedną nogą we śnie, odbicie lustrzane, zaskakujące jak na porę dnia. Pierwszy łyk. Gorzki, ciepły. Taki jak lubię. Piję kawę na dobry początek dnia. Czy koniec nocy. Pierwszy, drugi łyk. I jeszcze harmonia, która mnie prześladuje właśnie w pisaniu doktoratu. Harmonia. Harmonią chciałabym pozostać. Spokojem, mlekiem na całe zło. A jednocześnie zachować postać zwykłej dziewczyny. Trochę za mgłą, by każdy czuł się przy mnie dobrze. By wspinał się na własny szczyt. Takie mam plany. Przecież zauważyłam, że właśnie jeden i drugi są trzymane w takim stałym. Bo tak naprawdę to jest taka tonowana kolorystyka, zaraz wrócimy do dłoni, ale tak naprawdę tonik skrzydła bardzo się tak przyjrzałam do grafiki, bo chciałam, żeby wyglądała tak. Tak wygląda płyta. Nagrany dźwiękowa recytacja taka obrzoga moich tekstów. Tak wygląda buta, taka jest układka, ale tak się strasznie zbadał na jakąś taki koloryt, pomieszanie nowoczesności ze starożytnością. No i jakoś tak byłam przekonana. Przy głowie głowa, siedzą słuchacze zamyśleni i tylko róża purpurowa bardzo się czerwieni. Myślą, że piję czerwone wino, bo widać w kilku czuń kolorowych. Poję ją kroplą, tą jedyną, przywracam odawrót głowy. Jutro wybiegnę na ulicę, by żyć normalnie, gonić marzenia. Dziś jestem różą i słonecznikiem, szczęściarą w krainie istnienia. Muszę powiedzieć, że tak przeczytam ten wiersz, który ma ten oryginalny rysunek. Jest poświęcony mojej koleżance Monice. Deszczowy dzień. Obudził mnie deszcz delikatną kroplą. Przemoknięty ptak piosenkę śpiewa. Drzewa falują i także mokną, a ja zaczynam się ubierać. Jest zawsze tajemnicą. Nigdy nie wiadomo, kogo spotkam. Ktoś podstawi nogę, da kopniaka, staje mniej lub bardziej poraniona, a Bóg patrzy na mnie z lotu ptaka. On wycięża. Nie głupota i mamona. Południe, wieczór, zaduma, tęsknota. Wreszcie noc użycza mi gościny. Kot się przytula, albo ja do kota. I razem smacznie sobie śpimy. Papierosowa mgła schodziła wszystko. Nie wiedzieć czemu piję kawę. Piszę coś na skrawku papieru. Podszedł do mnie zwyczajny gość. Ładnie się przywitał, brązowe oczy spotkały się. Odpowiedziałam. Wiersz zaczynam pisać. Pomyślał,
czy to jakaś gra z mierzonym wzrokiem, osilaniem wygenu. Zależy, co z nas wyrośnie. Moja mama jest anglistką. I teraz bardzo ją poproszę, żeby przeczytała wybrane przez siebie wiersze z tomiku Karuzela. Good and evil are inside us. Nothing is black or white. We choose grey. To define our style, gentle elegance, beauty. What is beauty? If the perfect figure, noble features, youth is too much to little, just vain and trivial ideas. We have become detached from our roots, though they are still inside us. And it depends only on us, who we become. Rachunek. Judasz zdradził za 30 srebrników, jakby Bóg nie był więcej drachmy wart. Za jaką cenę zdradzisz mnie, czytelniku? Odejdziesz w świat banalnych słów, przyziemnych spraw. Rachunek za miłość wystawi nam życie. Za jaką cenę zatańczysz walca do kresu dni? Za jaką cenę zmysły rozkołyszesz, nim odbijany krzyknie ktoś i zmniejmi rytm. Ebion. Judas betrayed for 30 silver coins, as if God was not worth one drachma more. At what price will you betray me, my reader? You will enter the world of trivial words and earthly matters. A bill for a love is made up by life. At what price will you waltz to the end of your days? At what price will your senses swing until someone shouts, change! And alters the rhythm. Areszt. Zamykasz mnie w złotej klatce. Gesty i słowa. Zostawiam sobie na obronę, kiedy kończy się wyrok. Wychodzę na wolność. Czy jeszcze jestem sobą? Zdradza mnie jedna łza wylana w chwili słabości. Wszystkie za i przeciw nie mają znaczenia, gdy ciało szuka wygód.
A dusza krzyczy. Kogo posłucham? Uciekam z klatki. Deszcz zmywa moją próżność. Przyjemnie poczuć wiosnę. I tak po prostu być. Under arrest. You lock me in a golden cage. I keep gestures and words to protect myself. Once time is served, I will be released. But am I still myself? I am betrayed by one tear shed in a moment of weakness. All the pros and cons do not matter. When the body seeks comfort and the soul screams, who will I obey? I escape from the cage. Odpowiadałam na pytanie, co poeta chciał powiedzieć, jak tłumaczyłam racja na język angielski, bo tak mnie piłowała, no o co ci tu chodziło? I dlatego podobno tego, co słyszę, tłumaczenie jest bardzo dobre. Tylko miłość. Miłość to zatrzymane piękno. Idealny obraz człowieka z wadami. To wszystko, co nie szuka poklasku. Kiedy dwie dusze odnajdują się, wszystko inne staje się tłem i ramą obrazu. Możesz kogoś nauczyć mówić, chodzić, zawodu, manier, dla lepszego bytu, satysfakcji. Tylko nikogo nie nauczysz kochać, bo to miłość uczy, odwraca do góry nogami istnienie. Men with faults, all the things that do not seek applause. When two souls find each other, everything else is just a background in a picture frame. You can teach someone to talk, to walk, to work, good manners, for a better life or satisfaction, but you cannot teach anyone to love, as it's only love that can teach and turn life upside down. Najciekawszy, przepraszam, bo trudno powiedzieć, co jest najciekawsze, ale dla mnie najciekawszy ten ostatni. Bo to jest zabawa językowa. To nie jest prosto napisać. Mamy cały alfabet i jedną literkę i trzeba stworzyć całą opowieść. Więc to jest o wiele trudniejsze. I wydaje mi się, że warto przeczytać. A ta interpretacja była na tyle interesująca, jak pan zauważył, że to tak dotarło do nas bardziej, więc proszę. Pojawia się częściej. Tak mi się układał w głowie w kościele. Siedziałam, patrzyłam na obraz. Nie wiem, chciałam, to ja w tym kościele byłam, ale nie jest spotkań. Oczekiwania. Oczekuję od obcych obojętności. Ocalisz osobowość. Odpuszcz oczy. Oczekuj od odwiecznego Ojca opatrzności, opieki, ognia. Oczekuj od obrazu olśnienia. Oczekuj, olśniewaj, opowiadaj, opowiedz. Brawo. Chcę dodać na roboci karuzeli, prawda? Tutaj, w tej sali to miało miejsce. I pamiętam w recenzji pana Stanisława Grabowskiego, Państwu być może nie wszystkim znanym, ale to jest znany krytyk, prawda, w Polsce. No, jego zdaniem w tym tomiku na strofy to tam on się dopatrzył elementów kubizmu. Co to jest kubizm, to może pani jeszcze powiedzieć, prawda? Czyli, że nie dał w tym, bo wszystko dusza musiała być wypowiedź. Ja myślę, że tutaj raczej wiele rzeczy by było na wyrost, bo w poprzednich wersach można też również znaleźć takie elementy, które można interpretować, że jest to na przykład proza, a do końca to nie jest proza, jest to wiersz, jest kwestia też interpretacji, jak to się powie. Często bywa, że mamy prozę poetycką, ale puenta mówi nam, że jednak jest to wiersz. To jest dłuższa historia. Ale tu przerwamy, bo była jakaś wypowiedź też na ten temat. Janek, chciałeś coś powiedzieć, nie? Nie, ja mówię, że to jest majstrowanie słowem. Dziękuję.
jest zrozumiały po piątym przeczytaniu, bo ma trzy dna i tam jeszcze jakieś inne, więc to tak bywa, ale to jest bardziej czytelne, mówię ja w sensie tej zabawy słowem, że tu możemy to odczytać za pierwszym jakby tym przeczytaniem, przed całą intencję, a wiemy, że ułożyć w sensie logicznym coś, co ma tylko i wyłącznie takie rany, bądź co bądź, to nie jest najprościej. W wielu przypadkach te teksty są pisane w sposób taki, że mogą być zaśpiewane. Ja myślę, że to była idea poniekąd, żeby to było śpiewne, żeby to było czytelne. Ja piszę własne teksty też, to mam na uwadze, że muszę być w miarę zrozumiany przy pierwszym wykonaniu. W ogóle wszyscy mówią, że prawdziwa poezja to jest ta, która ma te piąte dno, ale dla mnie to ta, która nam się podoba. To jest ten, co obrazami. Które obrazy są, mają że współczesnych, najlepsze, najbardziej wartościowe. No więc jest idea taka, że sugerują się tym, co nam się podoba, a później zastanowimy, czy Młynarski, Jonasz Kofla potrafili napisać wiersz żeński, ale także sądziło się, że to napisała kobieta. To nie jest łatwa sztuka, a śpiewanie tego typu jest fani, to jedynie śpiewałem Szymborską, która ma w tobie myślenie męskie, matematyczne. Więc dobrze, jak damskie teksty wykonują panie. Ja powiedzieć, że do upór nas liści. Jak ja ubraniam i czy moi znajomi z warszawskiej sceny Bartów, to jest głównie własna wypowiedź, czyli jakiś własny problem znaleziony, wydrążony, pokazany, często tam jest też wypowiedź polityczna, z czego ja nie robię na ogół, ale mam też takich kolegów, więc trochę inny sposób myślenia. A tutaj mam jednak młodzieńczość, miłość, coś, co jest piękne, a czasem bywa tak, że wykonujemy takie utwory, takie prosto dotykające w ruchu poniekąd, czyli które są, no, mają w jakiś sposób pokazać nam jakąś taką siłę przekazu. Uważam, że są damskie i niestety uważam, żeby to jednak pamiętać. Żegnasz się z nocną szarugą. Myślisz, co los przygotuje, czy będziesz dzisiaj panem, czy sługą? W życiu nic nigdy nie jest na zawsze. Fakty się determinują. Gdy gramy w cudzym teatrze, to pan nieraz może stać się sługą. Czasem musisz zawalczyć o siebie słowem, gestem lub maczugą. Kłaniać się, przyjąć honory, być czasem panem, a czasem sługą. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek żyjesz, jak długo gniesz życia strugą, odpowiedz tylko w swoim sercu, czy jesteś dzisiaj panem, czy sługą. Bardzo neutralnie. Ale to podoba kobieta. A moje pisanie pojawiło się później. Miałem przyjemność jeździć na warsztatie piosenkarskiej. Tam był Andrzej Iwis-Wróblewski, który jest taki, no już nie żyje, dziennikarz z życia Warszawy, który był taką wyroczną. Jak przeczytał tych moich parę tekstów, a jak tak nieśmiało pokazałem, mówi: ja nie mówię, że arcydzieła, ale koniecznie namawiam, żeby pisać, bo będzie to całkiem przyzwoite rzemiosło. Tak. To było, więc rzeczywiście kiedyś śpiewałem też, jak pracowałem w ostatniej zmianie, to przy Zedwerach taki kabaret, to tam w zasadzie byłem na tych warunkach przyjęty, że będę komponował i śpiewał utwory różnych poetów, tam był Gąsiorowski, był Jerzyna i współcześni twórcy warszawscy, więc to dopiero później do mnie dotarło, ale nie było tam żeńskich tekstów, a ten naprawdę jest uniwersalny i spokojnie mógłbym to śpiewać. I zaprzyjąłby naturalnie. Widzę, co nie jest wykluczone już teraz, jak to słyszałem. Ja jeszcze Ola, ja na nim mówiła, że z koleżankami i to prawda, że czytałeś, czy tobie wiersze trochę na, tak? Ja wyjęłam stoletki. Tak, wyjęłam stoletki wiersze. Znaczy wyjęłam książeczki, po prostu miałam twoje dwa wiersze, dwa tomiki. I koleżanka się zainteresowała i po prostu miałyśmy doskonałą zabawę, bo po prostu
Bawiliśmy się tak, sobie wyciągnięty i jeszcze jako przestrogę, kiedy mówisz, że kocha i tak sprytnie ubierać cię w słowa. Teraz wychodzisz pod rękę w szpilkach, sukni, pończochach, jesienią pod parasol cię schowa. Gdy cię rozbiera poeta, nie ufaj mu z wiarą, to on prędko znajdzie rym do nagości. Jego słowa pieszczą, całują, przytulają, on tylko pięknie pisze o miłości. Kiedy poeta ma obok siebie poetkę, wtedy gra wstępna, nabiera tempa. Bawią się razem słowami, grają w rymów ruletkę. Ich miłość jest raz święta, raz przeklęta. Ola, a czy ja mogę? Było rozkrofyna i chcę przeczytać wiersz na ustkęską. Ósmy, ósmoklasista, ówcie, ówczesny ósmoklasistce. Ja cię poproszę o przeczytanie wiersza na trzy, ponieważ... No trzy, ale muszę, nie, bo to ja muszę... Ale, nie, ja muszę coś w szkole przedstawiać. Ćwiczył ćwiertanie, ćwierćfinał ćmił ćwierteczką, ćpun ćwiartował ciemę, ćpają ćpuny, ćwierkają ćwierki, ćm ćma. To nie będzie mieć wakacji, no bo to nie ma tworzenia, także obowiązki. Chcę powiedzieć Państwu, że... Dziękujemy, Agatę, nie uprzedzaj. Chciałbym powiedzieć, że niezależnie od wyboru nowych władz Grupy Literackiej Słowo w naszym towarzystwie, grupa dokonała także wyboru w kierunku działania programu, który chce realizować. Przy dużym wsparciu ze strony Zarządu Towarzystwa Wiedźmi Ziemi Niemieckiej. Otóż w swojej działalności grupa chce postawić nie na produkowanie tomików, chce raczej stawiać na jakość, a nie na ilość, a jeżeli na jakość, to na wartości artystyczne, to na kulturę słowa, kulturę języka w ogóle. W związku z tym założyliśmy w tym roku, postawiliśmy raczej na dokształcanie się literackie i zaprogramowane są trzy warsztaty literackie. Jeden się już odbył, prowadził go także wybitny poeta mielecki, pan Wiesław Kulikowski. Były to bardzo wartościowe warsztaty, ta grupa to oceniła. Oczywiście proponowałem warsztaty panu Jerzemu, no ale na drugiego obowiązku no nie możliwe mi prawdopodobnie. Ale zasugeruję zastępstwo godne. Dobrze, dziękuję. No i chcę podkreślić, że jedne warsztaty przeprowadzi pani doktor insp. Agata Rynek. Bardzo dziękujemy za przyjęcie tej propozycji, bo jest to wybitna poetka młodego pokolenia, zresztą to widać, prawda? Ja szczerze mówiąc, gdybym nie znał pani Agaty Rynek, to nigdy bym nie przypuszczał, że ona już nie chodzi do liceum. Tak. Bardzo dziękuję pani Agato za przyjęcie tej produkcji, za obecność tutaj. Dziękuję mamie Agaty. 30 osób wie, co ma robić, będzie konsekwentnie realizować swój program. Oczywiście także będzie wydawać tomiki. I Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemieckich będzie bardzo mocno wspierał tę grupę, co robimy i co widać.